24. To byłoby odkrycie na miarę penicyliny, mówią eksperci. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych są bliscy stworzenia tzw. sztucznej krwi. Nad odkryciem pracuje zespół pod kierownictwem Polki, dr Hanny Wołoćko. Jest już coraz bliżej sukcesu. Katarzyna Grzęda-Łozicka. Pan Dariusz oddaje krew od ponad 10 lat. Generalnie chęć pomocy ludziom. Chęć zrobienia czegoś dobrego, jeżeli mogę, no to generalnie czemu mam tego nie robić? Niestety, to wciąż wyjątek. A rocznie w Polsce przeprowadza się blisko 2 miliony transfuzji. Mimo licznych kampanii, wciąż za mało osób decyduje się na oddanie krwi. Żeby nie było większego problemu i żebyśmy wszystkich zadowolili, to musi być około 400 litrów na stanie regionalnego centrum. Na dzień dzisiejszy mamy 180, więc jest to już stan zagrożenia. Ratunkiem mogłoby być zastąpienie krwi sztucznym preparatem. Prace nad nim trwają od lat. Było wiele preparatów zarejestrowanych, produkowanych, testowanych. No niestety okazało się, że powikłania po przetoczeniu były groźne i te preparaty nie zostały dopuszczone do użycia. Nową nadzieję daje odkrycie amerykańskich naukowców. Preparat z hemoglobiny pochodzącej z krwi krów. Ten preparat krwiozastępczy robi dokładnie to, co normalnie krwinki czerwone robią. To znaczy przenosi tlen do tkanek i w ten sposób zaopatruje tkanki w tlen. To byłby sukces z Polską w tle, bo połowa zespołu naukowców ma polskie pochodzenie. Preparat mógłby znaleźć zastosowanie również w przypadku zawałów serca i zatorów mózgu. Kiedy to można by stosować? Na przykład w warunkach polowych, na przykład w sytuacjach, kiedy są wielkie katastrofy i trudno o dawców, trudno o odpowiednie warunki do przechowywania krwi. Na razie naukowcy produkują niewielkie ilości sztucznej krwi na potrzeby badań, ale oczekiwania z nią związane są ogromne. To, żeby taki preparat był dostępny, w miarę możliwości tani, żeby go można było długo przechowywać. Najlepiej jeszcze, żeby nie wymagało to stosowania od warunków chłodniczych. Trwają badania preparatu m.in. we współpracy z Wojskiem Amerykańskim, które przeprowadza testy na zwierzętach. Kolejny etap to badania na ludziach. Najwcześniej będzie można je przeprowadzić dopiero za 2 lata. Upłynie wiele, wiele lat, zanim rzeczywiście ta kapsułka będzie znajdowała się w lodówce. Ale warto czekać, bo preparat mógłby być podawany osobom o wszystkich grupach krwi. Gdyby badania okazały się sukcesem, byłby to prawdziwy przełom w medycynie. Katarzyna Grzęda-Łozicka, Polonia 24. A do tematu przełomowego odkrycia polskich naukowców i tego, jaki może mieć ono wpływ na nas wszystkich, na nasze życie, wrócimy w dalszej części programu. Gościem Polonii 24 będzie dr Hanna Wołoćko. Amerykanie. Zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz w programie Polonia 24 do tematu sztucznej krwi. Szczegóły Karolina Lewicka i jej gość. Naszym gościem dr Hanna Wołoćko, szefowa tego zespołu, który nad sztuczną krwią pracuje. Kiedy sobie wrzucimy sztuczną krew w wyszukiwarkę internetową, to wyskoczą nam takie porady, jak przygotować sobie krew na Halloween z soku pomidorowego. Ale my bardzo poważnie porozmawiamy o bardzo ważnym produkcie. Co to jest? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na dzisiejszy wieczór. My wolimy nazywać ten preparat nośnikiem tlenu. Nasz produkt pochodzi w tej chwili z krwi krowiej. Ekstrahujemy hemoglobinę z krwi krowiej. Czyli bierzemy sobie krew krowy albo innego ssaka. Każdego ssaka. I w odwrotną stronę ten sam preparat, przygotowany preparat, możemy wstrzyknąć każdemu ssakowi. A człowiekowi i zwierzętom. Wyodrębniamy i wyłącznie hemoglobinę. Tak. Która odpowiada w krwi za, przenoszenie tlenu. Następnie łączymy cząsteczki hemoglobiny ze sobą, żeby uzyskać polimer o odpowiedniej wielkości. A dlaczego on cząsteczka musi być hemoglobiny, odpowiedniej wielkości? Dlatego, że cząsteczka hemoglobiny indywidualnie jest za mała, żeby pozostać w naczyniach. Nasze naczynia krwionośne mają pory, przez które normalnie przechodzą różne Czyli substancje na zewnątrz i do wewnątrz mała, naczynia. To działałoby to na zasadzie jak duszlak. Tak, i od razu wypływa z naczyń krwionośnych. Od razu byłaby poza naczyniami krwionośnymi i wtedy po pierwsze nie spełniałaby swojej roli, bo by jej nie było wewnątrz naczynia krwionośnego, a poza tym powodowałaby również objawy uboczne, które były związane z szeregiem
produktów poprzedniej generacji, kiedy nie wiedziano jeszcze o tym, że cząsteczka, że polimer hemoglobiny musi mieć odpowiednią wielkość. Tym podstawowym objawem ubocznym było to, że naczynia krwionośne były kurczone za pomocą hemoglobiny wyciekającej z naczyń krwionośnych. A dlaczego na zewnątrz dzieje się naczyń tak, krwionośnych pani doktor? Znajduje się preparat. Znajduje się środek chemiczny, który trzyma naczynia w stanie rozluźnionym. Hemoglobina ma ogromne powinowactwo do tego środka, którym jest tlenek azotu. I jeżeli hemoglobina wycieka, to łączy się ze środkiem, który znajduje się na zewnątrz naczyń krwionośnych, żeby trzymać naczynia krwionośne w odpowiednim napięciu. I wtedy, jeżeli tego nie ma na zewnątrz naczyń krwionośnych, one się kurczą i wszystkie nasze działania w kierunku podania tlenu przy skurczeniu naczyń krwionośnych powodują, że tlen nie dociera do miejsc, do których powinien docierać. A dlaczego jest tak, że wyłączycie ze sobą wiele cząsteczek hemoglobiny, a w przyrodzie, w naturze są albo dwie cząsteczki, albo cztery cząsteczki? A jest tak dlatego, że dimery, czyli dwie cząsteczki albo tetramery hemoglobiny, cztery cząsteczki hemoglobiny są zawsze otoczone krwinką czerwoną. Która jest, która dużo jest większa. Bardzo duża w porównaniu z naszym preparatem. A wyłączycie tysiąc cząsteczek hemoglobiny i to jest i to tak jest mniejsza. Nadal mniejsze od cząsteczki, od krwinki czerwonej. Ale większe niż te dziurki w naczyniu krwionośnym. Absolutnie. I dzięki temu nie wypada. Dzięki temu nie wypada, a przy okazji fakt, że nasza cząsteczka jest bardzo mała w porównaniu z krwinką czerwoną, pozwala na zastosowanie tego preparatu w wielu sytuacjach klinicznych, w których w chwili obecnej nie stosuje się transfuzji krwi jako terapię. Na przykład w sytuacji, kiedy są naczynia krwionośne zwężone, tak? Tak, na przykład zawał serca albo udar mózgowy. I ta cząsteczka sobie nasz preparat zawsze przejdzie i dostarczy krew do tkanki, która akurat potrzebuje krwi znajdującej się poza zwężeniem w naczyniu krwionośnym. Dobrze, teraz są testy na zwierzętach. Tak. Na myszach. Nie tylko na myszach, raczej na szczurach, na świniach, na owcach. Reakcje? W tej chwili, do tej pory, we wszystkich przeprowadzonych badaniach nie obserwowaliśmy żadnych objawów ubocznych. Także mamy nadzieję, że cała reszta testów, które musimy wykonać, przejdzie bez żadnych problemów i kiedy będziemy mogli przejść do ludzi. Kiedy? Prawdopodobnie około 12 do 24 miesięcy. To teraz zastanówmy się nad tym, czy ta sztuczna krew jest takim doskonałym zamiennikiem tej naszej prawdziwej, naturalnej. Bo do tej pory zawsze się mówiło, że krew to jest produkt, którego nie idzie wytworzyć, trzeba go podarować. I nadal jest to ten złoty standard. Ale jak wiemy, istnieje całe mnóstwo problemów z transfuzjami krwi. Problemów grupa, zarówno medycznych, jak wirusy. I ekonomicznych, które produkt krwiozastępczy mógłby całkowicie wyeliminować. Nasz produkt nie ma żadnej grupy krwi. Czyli każdemu może być można podawany podać. Każdemu i w każdych warunkach. Nie musi być w związku z tym nawet podawany w warunkach szpitalnych. Może być podawany poza jednostkami, w których mamy wyspecjalizowaną opiekę medyczną. Pani doktor, a wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy pacjenta po wypadku, który stracił dużo krwi, przyjeżdża pogotowie, podaje ten produkt, tę hemoglobinę, która przenosi tlen. I teraz co? Trzeba tak czy owak dokonać transfuzji prawdziwej krwi, żeby uzupełnić te niedobory? Czy wystarczy, że mamy ten ersatz, ten zamiennik i czekamy, aż pacjent sobie wyprodukuje sam tę krew? Zależy to od ilości krwi straconej. Czyli może być sytuacja, w której należy podać dodatkową krew, a może być i sytuacja taka, że ten produkt, nasz produkt będzie całkowicie wystarczającym do zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu i do zapewnienia końcowego i finalnego leczenia dla tego pacjenta. Co jest ważne, z preparatem krwiozastępczym, jak nasz produkt Oxyvita, będziemy mogli podać leczenie bezpośrednio na miejscu wypadku. W tej chwili karetki nie mają na wyposażeniu krwi ze względu na to, że krew trzeba wymaga odpowiedniego przechowywania plus grupy krwi. Jeżeli byśmy mogli podać pacjentowi leczenie na miejscu
gdzie wypadek nastąpił. Dotarcie pacjenta do szpitala byłoby sytuacją, która prezentuje pacjenta w dużo lepszym stanie zdrowia niż w sytuacji, kiedy pacjent jedzie bez leczenia. W ten sposób wyeliminowalibyśmy fakt, że pacjent zjawia się w szpitalu w złym stanie zdrowia, co oczywiście wymaga bardziej intensywnego leczenia i w związku z tym wymaga leczenia, które jest bardziej kosztowne. Z preparatem krwiozastępczym jak Oxyvita mamy tu bardzo duży efekt ekonomiczny, który spowodowałby obniżenie kosztów leczenia. Na koniec proszę o krótką odpowiedź. Kiedy to będzie w powszechnym użyciu? Prawdopodobnie następne 4 do 5 lat. Doktor Hanna Wołoćko była naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, za rozmowę. Dziękuję. I przenosimy się teraz na rynki finansowe. Poniedziałkowa sesja przeniosła stabilizację indeksów rynków akcji na wysokich poziomach i niską zmienność na parze euro-dolara. Polski złoty osłabił się dziś nieco w stosunku do głównych walut obcych. Na rynkach dominuje nastrój oczekiwania i delikatny optymizm. Oto nasze podsumowanie dnia na rynku walutowym. I to już wszystko dziś. Dziękuję za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na pogodę.pl już za chwilę i na nasze jutrzejsze spotkanie o tej samej porze w telewizji Polonia oczywiście. Do zobaczenia.